Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Endless Legend, gdzie trwa mroźna zima i przede wszystkim krwawa wojna. Najpierw z drakenami, których absolutnie i całościowo starliśmy z ziemi. A teraz trzeba Aurigę wyczyścić z pomiotów nazwanych magami szału, gnieżdżących się w swoich plugawych wieżach, a także nekrofagów, którzy istnieją tylko po to, by być plagą tego świata, a my jako jedyne słuszne lekarstwo na tą plagę przyczynimy się do odbudowania Aurigi, taką, jaką pradawni chcieli od samego początku. I why 5 FPS is happening to me? God damn it. 5 FPS-ów to za mało, stanowczo. Dobra, mieliśmy sobie rozprawić się z tą osadą i cały czas zwerbować nowe siły. Jak tam punktowo w ogóle stoimy? Zobaczcie, już prawie dogoniliśmy podziemny, więc już naprawdę dajemy czadu. Tym bardziej, że mam 550, 560. Tu mamy pełną armię, to jest 8 jednostek. Kolejną armię w takim razie będziemy mieć tutaj niedługo. Są 4 jednostki, wspaniale. Szukam tych swoich armii. Tutaj jest jedna armia, która chce, żeby uderzyła. Ta armia musi dojść do tego sektoru w Orim. Natomiast jeszcze z Orim ich nie będziemy wyciągać, ale posprawdzę sobie, czy te miasta mają może coś ciekawego z wewnątrz. Nie, 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 nie. Mi chodziło o to. Świetnie, tutaj nic nie ma. Tutaj mamy tu nic nie mamy. Ci są już w miarę bezpieczni, nawet nie będziemy ruszać. O! Tutaj mamy dwóch baronów w takim razie. I czy ci baronowie... Przestań ciąć. Czy ci baronowie są w stanie... Albo czy tutaj jest coś, co mogłoby im zagrozić? Prawdopodobnie nie. Więc wyciągniemy ich. Myślę, że spokojnie możemy. I pójdziemy tędy. Tylko że zima trwa już bardzo, te zimy trwają już długo, więc na pewno będziemy musieli na spokojnie sobie tutaj pomyśleć, co zrobić. Chcę zdobyć miasto nekrofagów. Prawdopodobnie może być to stolica, która... masz niezłą dzielnicę. W błotniste tereny kraina barw jest zagospodarowana przez nich. No cóż, te nekrofagi bardzo lubią barwne rzeczy. A tutaj, nie, tutaj mamy główne leże, zobaczcie jakie rozległe. Faktycznie... Jedno wielkie. To mam też dużą metropolię podziemnych. No i gigantyczne armie tych podziemnych. Dobra, skończmy turę. Pociesza mnie jedynie fakt, że faktycznie nie są za bardzo w stanie nam zagrozić. Moglibyśmy stworzyć jeszcze jedną sieć ulic. Jeszcze jedną sieć, raz sieć ulic. Może... Ten cel tutaj? Nie. Kolejna sieci ulic. To nie będzie potrzebne w zasadzie. Co byśmy tutaj zrobili? My byśmy tutaj sobie zrobili kolejnych baronów, myślę. Z tych sobie wyciągniemy. Pójdziecie do tego miasta. Tutaj będziemy tworzyć po prostu kolejnych baronów. A w Orim ich będziemy kupować z kolei. Tutaj jeden. Świetnie. I teraz tak, gdzie jest ta osada, bo to już mapa robi się duża. Naprawdę ta gra zabawnie wygląda. Możemy ich atakować, możemy z nimi perswadować. Nie, ja bym chciał z nimi pogadać jednak, więc poczekam tutaj jedną turę. Bo ile to kosztuje? 810, to troszkę jednak kosztuje. Czy mogę... O, czemu wy nie wydobywacie pieniążków? Goddammit. Wszyscy mają pieniądze wydobywać. Wszyscy niewolnicza praca. A jak? Również no. Tu. Co z tego, że nie masz... Masz totalny zastój. I tak, nie jest to teraz istotne. W Orim to samo. Potrzebuję teraz pieniędzy. 618. I tak będzie za mało. No cóż, za chwilę przejmiemy kolejne miasto, to nie będzie już problemu.
Dobra, co ja się z nimi będę tutaj patyczkować, po prostu im w krochmale. Co to za istoty? Krzemieńce. Mogą być trochę bolesne. Dobra, jedziemy. I tak mamy zupgrade'owane przecież te jednostki, a krzemieńce są podstawowe, więc nie mają z nami najmniejszych szans. No właśnie. Milicjantów nie zabili. Uleczymy sobie armię. I zażegnaliśmy już problem, który istniał na tych ziemiach. Świetnie, teraz wy pójdziecie tutaj. Tylko mówię, musimy poczekać na koniec zimy, bo aktualnie jest ona dość... Co powiecie na naszą wspaniałą ofertę? Wymiana widoku mapy za Paladian. A wiesz, to całkiem niegłupie, akceptuję. Podzielimy się mapą. Oni nie mają praktycznie w ogóle wojska. Co prawda tutaj coś tu zmierza, ale... Mają całkiem mocne ataki. Jednak nie powinno być z nimi wielkiego problemu. Teraz skończymy turę. Są dużo słabszą rasą od nas. Prawie o połowę. Świetnie. Kolejni baronowie zrobieni. Lecimy znowu do Arim. I... Następni. Cały czas mają się tworzyć baronowie. Tutaj natomiast idziecie w tym kierunku. Wy zmykacie tutaj. W zasadzie ich sobie później rozdzielimy. I tak, czy wy chcecie zaatakować to miasto, czy tylko ja chcę ich zaatakować? Chyba tylko ja chcę ich zaatakować. A najchętniej... O Jezus Maria, jak to jest długo potrwa. No dobra, to staniemy sobie tutaj na razie. Musimy poczekać, aż ta zima się skończy, bo ona mi naprawdę przeszkadza i to bardzo teraz. Plus nietypowe stopy metali. Powinniśmy pooszczędzać troszkę pieniążków na ewentualność ulepszenia naszych jednostek. Bo będę chciał prawdopodobnie ulepszyć akolitów i baronów. Tak, bo oni tutaj idą, jak widzicie, na to miasto, więc prawdopodobnie je przejmą. Więc nie będziemy na razie się pchać, żeby im pomóc. Co to jest? Plan Imperium, tak? Zróbmy tak. Mamy 1000. Już nie, zmniejszenie kosztów wykupienia. To się przyda. I... Może widoczność na jednostki? Minus 25% zmniejszony koszt wykupienia to się na pewno przyda. Zróbmy tak. Pomniejszony koszt produkcji jednostek. Nie, i tak nie produkujemy. No to bierzemy naukę. Robimy sobie w ten sposób. Świetnie. I teraz nasi powinni kosztować dużo mniej. 785. To i tak jest sporo, ale już... O! I biskup Julian. Kolejny poziom. Biskup Julian. Nie bardzo prosimy. I tym razem dostaniesz tą umiejętność. Później ci zrobimy obronne jednostki. To by się przydało. Tylko możesz już nie dotrwać do końca. Już kampania mi się prędzej skończy niż to. Niż ja uzyskam te rzeczy. Co to był za dźwięk dziwny? What the fuck? Źródła czarokrwi. Regeneracja zdrowia na miasto plus 20%, 10 na zadowolenia. Fajna. Nigdy nie widziałem tej anomalii, powiem wam. Pierwszy raz ją widzę, naprawdę. Może to jest coś nowego, wprowadzone w patchu. Tutaj jest jakaś małe wojsko przeciwnika. I są to siostry miłosierdzia ze swoją osadą. Nie są dla nas kompletnie zagrożeniem, więc my sobie pójdziemy dalej. Czy ja włączyłem stoper? Tak. Świetnie. Wy natomiast idziecie tędy. I kończymy turę. W takim razie. Ci powinni już dojść za chwilkę do miasta. A jestem zdziwiony, że nekrofagi właśnie one nie wyrosły na głównego wroga. Bo to jest silna frakcja. To jest frakcja, która naprawdę potrafi namieszać. Tak na przykład wygląda bohater nekrofagów w akcji. Całkiem nieźle. Tutaj mamy natomiast bohaterkę podziemnych, czyli ich bohatera, i mają tych głównych oficerów świtu. No spoko, jak tam jest z moją technologią? Za ile będziemy mieć? Już mamy w zasadzie niespotykane stopy metali.
co moglibyśmy zrobić z tego? Zobaczymy jeszcze, poczekamy te dwie tury na pancerz. Później będziemy kminić. Jestem ciekaw, ile ta zima jeszcze potrwa. Wyjdziecie tutaj, tak jest, stańcie na granicy. Teraz tak, jeden oddział ma iść do Orim. A wy natomiast macie kontynuować swoją podróż. Doskonale. To jest oczywiście koniec tury. Na razie troszkę zbieram pieniądze. I zbroje mamy gotowe. Niespotykane chleba i igrzyska. Minus 25, brak uznania ekspansji. No dobrze. To sobie ulepszymy. I chyba jednak nie chcą zająć tego miasta. No cóż. Tylko o mój Boże, to jest aż tak daleko, poważnie. Nie no, da się tędy przejść chyba, prawda? No właśnie, wchodzimy na ich teren. Nie będziemy dłużej czekać, skoro on tego nie chce zrobić, to ja to zrobię. I pytanko, ile mamy do kolejnej? Aż tak długo? Dobra, to będziemy, zrobimy to. Później zrobimy sobie to, te dwie rzeczy. I powinniśmy mieć już wyższy dostęp do tych nowszych technologii. Plus chciałbym zobaczyć Akolita 6. Edytuj. I zobaczymy, jak wygląda sprzęt za Mithril. Nie Hyperium, a Mithril. No cóż. Ekstrawagancko. A to? Fajne klejmory. Ale wiecie co? To byłoby całkiem niegłupie. No tak, możemy im dać takie tarcze klimatyczne, ale możemy też im dać te claymory i będą mieli 133 ataku. Całkiem fajne. Później zmienić im na to. 98 obrony to nadal sporo przecież. To już lepiej. Co to jest? Znajomość lasu i odporność na chorobę. To się przydaje na nekrofagi, ponieważ nekrofagi mają atak, który zaraża i potrafi nam odbierać co turę jednostki. Ale dobra, na razie to zamkniemy. Nie będziemy ich tworzyć, bo mamy wystarczająco dużą armię. Gdzie oni się znajdują? A, to są ci, okej. Okay. Czy wy już za dwie tury dojdziecie? Świetnie. Ale musimy przeczekać niestety. Zima mnie bardzo opóźnia. Ale stają się coraz dłuższe te zimy też. Już trwa 14 miesięcy. Nieźle, co to jest? Ponieważ sami nie jesteście w stanie podjąć decyzji, Rój zrobi to za was. Zamknięte granice. Okej. Okay. Ja twojemu Rojowi coś powiem innego. Wypowiedzenie wojny. Naszym zdaniem przejście ze stanu zimnej wojny do prawdziwej nie stanowi problemu. Dobrze. Czyli jedna frakcja mniej. Tak naprawdę. Tu widzicie, są już oblegani. Wypowiedzieliśmy im wojnę. A ja bym chciał jeszcze się wbić właśnie gdzieś w tych... Powiedzmy, pójdziemy na tą osadę. O mój Boże, nie tędy. A, bo tu jest takie wzniesienie, o rany. No dobra. Podejdziemy tutaj i będziemy ewentualnie im pomagać. Plus sprowadzamy cały czas te siły nasze na granicę. Tu stoi jedna armia. Moglibyśmy ją schować, tak, bo troszkę pieniądze zżera. Tu za chwilkę będzie w zasadzie druga armia. Myślę, że wykupimy sobie tą jednostkę. I możemy jeszcze jednego baron pyłu. Jeszcze jednego sobie wykupimy, świetnie. I teraz będziemy musieli tutaj wykupywać. Więc tak, to na pewno tak.
Kończmy. Skończcie tą zimę już. Nope. Orim. Nic więcej się nie dzieje. Mamy większą wiarę w wasze intencje, ponieważ teraz mamy wspólnych wrogów. No ja bym tak nie pokładał nadziei w mojej frakcji, wiecie. Na waszym miejscu byłbym bardziej ostrożny w dobieraniu sobie przyjaciół, ale dobrze, że tak sądzicie. Mamy trzy armie. Trzy armie uderzą bez problemu na nich. I później przygotujemy kolejne trzy armie, by uderzyły z tej strony i trzy armie uderzą z tej strony. Jedna armia zajmie się nekrofagami. I zabije, zniszczymy podziemnych. Orim nic nie robi. W takim razie w Orim ja bym chciał... Wieże obserwacyjne? Nie. Ja, wiesz co, zajmij się po prostu czymkolwiek. Moglibyśmy wyciągnąć tą całą armię. Posłać ją gdzieś? Nie, na razie będziecie sobie siedzieć. W takim razie zajmijcie się po prostu czymkolwiek, że się tak wyrażę. Możecie zbudować sobie następną dzielnicę i ta dzielnica będzie... Tu. Ja sobie zbuduję tą dzielnicę? No obojętnie gdzie już naprawdę. Nie ma to większego znaczenia na tym etapie. Mamy wystarczająco dużą przewagę gospodarczą. O, nareszcie. Dobra, to rozpoczynamy wojnę. Z obydwoma frakcjami naraz. W Aurize powróciło lato, czyniąc wszystko bujnym i zielonym. Doskonale, doskonale. W takim razie... Moglibyśmy nawet... Może ci bohaterowie są do najmowania? O, jest! Kolejny baron. No dobrze. W razie wejdziemy na ich granicę. Świetnie. W ten sposób. Teraz wejdźmy i rozpocznijmy wojnę. Chyba mam wystarczająco dużo, prawda? Zapiszę grę na wszelki wypadek. Zapisz grę. Dyplomacja. Tym. Wypowiedzenie wojny kosztuje aż 405? No dobra, czyli przez dwie tury będę musiał przerzucić kilka swoich. 405, to mi da 300. Jeszcze jedna osada musi to popracować nad tym. Wy też. Dobra, teraz mi starczy. W takim razie powinniśmy zdążyć dosłać posiłki na spokojnie. Doskonale. Teraz wy wyjdziecie tu. Błyskawicznie zajmiemy wszystko, co będzie nam potrzebne. I jak to wygląda? Wygląda przednio, bo uderzymy tu, później błyskawicznie idziemy tu. Ci zajmują to, ci zajmą to i to. I cała frakcja jest praktycznie zniszczona. Wojna błyskawiczna, że się tak wydarzy. Uderzenie kilkunastoma armiami z różnych stron będzie zabójcze. Oni się nie spodziewają też, że teraz im wypowiem wojnę. No właśnie. Więc zrobimy sobie teraz save'a. I wypowiemy wam wojnę. Witamy agonię wojny. Zobaczymy, jak dobrze jesteście przygotowani. Bardzo dobrze. To wam zapewne. Zapewniam. Okej. Okay. Atakuj. Automatycznie. Doskonale. Uleczymy się. I natychmiast idziemy dalej. Na to miasto. Plus wy zajmijcie się oczywiście wydobywaniem pyłu. Niewolnicza praca. Jakże to wspaniale brzmi. Świetnie. Wy natomiast może poprodukujcie troszkę tego wpływu przez kilka tur. Tak mam duży dochód. Tak, tutaj ma dwóch tłuczeni. Nieźle i to 24. No zobaczcie, 150, 116. Wow, dobre oddziały. Mocne przede wszystkim. Zaatakujemy. I zobaczcie, no to już jest coś. Dobra, auto. Nie można... Ale jest okej. Bo sobie ich teraz uleczymy. Będziemy oblegać. Plus doślemy właśnie posiłki. A stąd zaatakujemy jeszcze tutaj. Atakuj.
Kolejne tłuczenie. Ma dużo masz tych tłuczeni. Świetnie. Nasza przewaga polega na tym, że właśnie możemy się leczyć co turę. Ale jeszcze dla świętego spokoju wyjmę tą armię jednak i pójdę nimi na nich. Świetnie. Dobra, tu mamy już zrobione. Tym, co to było? A, pomniejsza frakcja gotowa do asymilacji. Witamy, to już wiemy. Czy jeszcze gdzieś się nie ruszyłem? Nie, wydaje mi się, że wszędzie się ruszyłem. W takim razie wy też jeszcze przejdziecie w tą stronę. I wy wejdźcie tutaj. Do miasta. Świetnie, mamy pełną armię. Już nie musicie tego w zasadzie robić. Czy chcesz na pewno zostać? Tak, chcesz tą konstrukcję zniwelować. To tak sobie porobimy takie rzeczy. Czymś się zajmą po prostu. W Orim natomiast kolejni baronowie. I to też likwidujemy. Nie będzie mi to potrzebne. Tak, i myślę, że wykupimy ich od razu. Dobra. Kończymy które? Jak tam wygląda zadowolenie? Chujowo, wszędzie. W zasadzie wszędzie mamy bunty. I teraz tak, wy dojdźcie do tej armii. To na pewno. Teraz zaatakujmy ich. W automacie oczywiście, przejmujemy to miasto. Teraz idziecie sobie dalej, uleczymy was. Bo tutaj ma kilka tych oddziałów, które wypadałoby zająć się nimi. Teraz tak, ta armia podróżuje gdzieś tutaj. Wy natomiast postarajcie się przejąć. Wow. To nie wygląda fajnie. Nie zauważyłem ich tylu. No dobra, ale jak dajemy auto, to dajemy auto. Tutaj armię tracimy niestety. I przejmiemy jeszcze ten ośrodek. Sporo tych tłuczeni zwerbował sobie. Spodziewałem się, że będzie stawiał już większy opór niż tak naprawdę, wiecie, drakeni. Zabawne. Okej. Stracił kolejne osady. My natomiast sprowadzamy następne siły wojskowe. Dobra. Baronowie oczywiście. Więcej baronów. Mamy 8, dobra, tu dwie pełne armie są. Tu ponieśliśmy klęskę, więc będzie trzeba ich zaatakować w tym miejscu. Tutaj natomiast najlepiej jakbyśmy sobie wykupili w następnej turze kilka oddziałów. Też byłoby niegłupie. Bo on ma tutaj co prawda jakieś resztki, ale trzeba się tym zająć. To padnie w następnej turze. Prawdopodobnie zajmiemy też to miasto. Gdzie on się przemieści? To jest pytanko. W sensie możemy spróbować ich tam złapać. I teraz tak. Wy idziecie sobie gdzieś tutaj. Wy natomiast, tak jak planowaliśmy, wyjdziecie tam. Tutaj przejmujemy miasto. Doskonale. Kolejne miasto jest nasze. No i oczywiście jedyną słuszną rzeczą, którą macie robić, to wydobywanie pyłu i tworzenie mi nowych jednostek. Tak samo jak i tutaj. Pył, pył, wszędzie pył. Pył to życie. Jednym słowem. Dobra. Czy wy możecie ich dokonić? Nie. Teraz jeszcze tego nie dacie rady zrobić. Tu w takim razie idziemy. W Orim. Kolejne jednostki się już mają tworzyć. Tutaj również. Wszędzie mają się tworzyć nowe jednostki. I przy okazji tutaj możemy już przerzucić naszą całą, wszystkich obywateli tak naprawdę do pyłu. Żeby nie do pracy, tylko do pyłu. Dziękuję. Tutaj to samo. Dzięki temu wydobywamy aktualnie prawie 1500. To jest dużo. I kończymy kolejną turę. Mhm.
Czy ci coś zrobią? To jest kilka tłuczeni, nie damy rady ich pokonać, więc myślę, że wrócimy do zamku, zanim... Tak, tutaj może tych wykupimy, tych też wykupimy. Dwa oddziały. Trzy oddziały w zasadzie. No to idziemy tutaj. Schowamy się. Później wyjdziemy pełną armią na nich. Wy natomiast. Wyjdziecie tędy. Wy im pomożecie. Uleczymy naszego akolitę też, głównego. No i znowu koniec tury. No z podziemnymi mamy pokój. Jest okej. Dobra, baronowie gotowi. Świetnie. W takim razie tak, łączymy ich z tymi. Teraz tych sobie przenieśmy tutaj. Nowa armia. To jest pełna teraz. Idzie na front. Doskonale. I mamy tak. Możemy ich spróbować zaatakować w tym miejscu, co też zrobimy, a tym bohaterem postaram się im odciąć drogę. Świetnie, co to jest? Złotobarnik aktywuj, aktywuj, aktywuj. Wszystkie bonusy sobie aktywujemy na razie. I teraz pytaj, Orim, oczywiście kolejne oddziały proszę mi tworzyć. Tutaj nic nie ma, tutaj też się tworzą. Wszędzie się tworzą, dobra, koniec tury. Będziemy zaciskać powoli kleszcze. Mają już tylko w zasadzie dwa miasta. Z czego jedno za chwilkę będzie oblegane. I szturmem przejęte. Dobra, tutaj mamy. Nietypowe stopy metali już zrobione. Baronowie, świetnie. Do przodu. I zniszczyć to miasto. Czy zdobyć przede wszystkim. Dużo tłuczeni, ale nie macie szans. Jeszcze nie ulepszeni pewnie. A, nie ulepszeni. Dobra. Nie wiem czemu taki wynik był, ale niech wam będzie. Oblegać, bo mimo wszystko pokazywało, że raczej to wygramy. Chyba, że... A, bo tutaj mi się ci doszli do... No to cóż. Rozgromimy im po swojemu. Ulecz. Świetnie. I teraz tak. Ta armia natomiast powinna iść się zająć nekrofagami, które zresztą zaraz umrą od podziemnych. Okej, też może być. A ja podziemnych będę chciał zaatakować w tym miejscu głównie. Bo to jest ich największa chyba metropolia. No, zobacz, jakie wysokie dzielnice już. Naprawdę fajnie to wygląda. Wyjdziecie tu. Świetnie. Orim. Następne jednostki baronów. I level up oczywiście. Kończmy turę. Ci jeszcze starają się coś zrobić. Macie 4 razy tłuczeń, ale nie powinno to być dla nas być wielkim problemem. Już zaatakujemy teraz. Zdobędziemy to. Pięknie. Tutaj natomiast podejdziemy w tą stronę. I ich zaatakujemy. A w tym miejscu myślę, że podejdziemy sobie tutaj, dołożymy to wojsko do tego, by zyskać, jak widzicie, teraz posiłki i zaatakujemy ich. Pięknie o to chodziło. Tak duże. Fajnie, prawie żadne straty. Ulecz. Tutaj nic. I mamy kolejny poziom naszego bohatera wojownika. Świetnie. Więc tak, teraz ci damy plus 2 do rozmieszania posiłków. Nie, damy ci plus 10 do obrony dla wszystkich jednostek pod twoim dowództwem. To się bardzo nada. I przy okazji tutaj widzę, że mamy 6 akolitów, tak? I nietypowe, więc takim, zobaczmy sobie tak. Możemy ulepszyć nasze jednostki tak naprawdę, a więc tego akolitę ulepszymy, edytuj jednak. Na pewno zrobimy ci lepszy miecz. O, mamy też taki miecz już mamy. Fajnie, fajnie to wygląda. Tylko, że to nie daje aż tak dużo. To będzie znacznie lepszy wybór. Znaczy, cofnij zmiany. Ile masz teraz? Masz 50... To jest podstawowa akolita, poważnie? Ja ci nieźle zaniedbałem. Edytuj, skoro ty na Tytanium jeszcze lecisz. Okej. Więc myślę... Te tarcze wyglądają przez zajebiście.
Dobra, miałeś tam 115 obrony masz. Mamy dużo tego zasobu i dużo też tego zasobu. Więc zobaczymy, ile to nam będzie wszystko kosztować. Na pewno damy ci lepsze uzbrojenie. To będzie miecz jednoręczny. Następnie damy ci... Chyba, że możemy ci ten... To jest miecz dwuręczny, to już nie. Damy ci też na pewno lepszą tarczę. Świetnie. No i zbroję, zobaczmy. To jest już 8. Tam jest ich 8. Będzie troszkę za drogo. Więc może tutaj na razie się powstrzymamy. Tak, tak ci zrobimy. Będziesz miał 111 ataku i dodatkowo jeszcze zdążymy ulepszyć wszystkich dzięki temu. Dobra, wszystkich i zmodernizuj jednostki właśnie. Będzie nas to kosztować sporo, ale starczy pieniążków. Pięknie. Z Akolita 7, teraz mamy tu naprawdę doborowe wojsko. Spróbuj teraz zaatakować nas. To już wiemy, rozdaliśmy punkt. Tutaj również. Nowi akolici zostali poziomy. I cóż, kończymy turę. Tu się nic nie dzieje? Wow, jaka populacja w ogóle, 13, nieźle. Wszyscy do pyłu w takim razie. No i oczywiście, rafineria pyłu, mennica, złoże pyłu. Niewolnicza praca, jednym słowem. I cóż. Przy okazji, przyda mi się też baron. Aha, 90 pyłu, tak? No to nie, to teraz nie. Albo jednego akolita sobie zrobimy. Akolita 7. Bo mamy tutaj 7 jednostek, wtedy wykupimy jedną i będzie od razu dostępna. Dobra, Ksan widzę, że już skończyło produkcję. Szybcy są. Dobra, zróbcie tą sieć ulic. I zrobimy sobie ją tutaj, by klimatycznie to wyglądało po prostu. Następnie, czy ty wyś... A, myślałem, że mi wleźli na teren. Pogonimy ich tu, czy atakujemy? Nie, myślę, że atakujemy. Przeszukaj te ruiny może od razu. Choć nie, momento. Dobra, to jeszcze jedną turę w takim razie potrwa. Mogę go dogonić? Mogę i go dogonię. Wyeliminujemy ich całkowicie. Zobaczcie teraz, jaka przewaga jest. Gotowość do walki. Fantastycznie, praktycznie zerowe straty i zniszczyliśmy jego armię. To teraz przesuwamy ich tu, by zaatakować w tym miejscu. Wy tak samo weźcie akolitów 7 poziomu. Level up. Bliski jest plan Imperium. I okej. Okay. Koniec takiej razie tury. No to unicestwiamy ich aktualnie. Dobra. Tak jest. Kolejna frakcja nie istnieje już. Świetnie. Uleczmy ich. I teraz tak. Przerzućmy ich sobie tutaj. Później weźmiemy stąd tą armię. Musimy jeszcze tutaj stworzyć baronów. Nawet dwa oddziały. Świetnie. Więc... W następnej turze będziemy ich tworzyć. Tu mamy pełną armię. Tu mamy też jednego. Więc myślę, że tą armię sobie wyciągniemy. Natychmiast ją przerzucimy tutaj. Postawimy na granicy po prostu. W Suran będzie trzeba ich pilnować. Co to jest? Coś mi oblega. I to jest... dobra, ale nie są dla nas jakieś specjalnie groźne jednostki. Patent jest w tym, że... Neutralne istoty nie potrafią przejmować miast. One mogą oblegać i przeszkadzać, ale nigdy nie przejmowałem miasta tak naprawdę. Więc tak, już się będę chyba operował na tym obrazku, bo jest dużo prościej. Wyjdziecie tutaj. To jest już nowa akolita, świetnie. Połączmy tego akolitę z naszą armią. I możemy wejść już na ich praktycznie tereny. Dobra, więc tak, raz, dwa, trzy armie.
Teraz raz, trzy. Jedna armia, druga armia. Powinienem atakować ich w jednym miejscu, więc zaatakujemy Undan i Eril. Później Garrick, Nef, Terano i będziemy szli w tą stronę. Okej, ludziska. Ale tutaj skończymy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Hej pa!